Witajcie bracia. Dzisiaj 15 lipca 2023 roku, sobota. Drugi dzień drogi lwa. Wiele się dzieje. Na razie ciężko jest mi cokolwiek powiedzieć. Mam tylko tam w sumie żadnych informacji. Dzisiaj napisałem do paru liderów, żeby napisali mi w 5 zdaniach swoją ocenę, swoje wrażenia. Wtedy będę mógł z tego zbudować coś i artykuł, który umieszczę na social mediach. Natomiast jeżeli chodzi o dzisiejsze dzielenie słowem, to mamy tak, pierwsze czytanie związane z już z końcową etapem historii Józefa, tak, i Jakuba. I mamy Ewangelię, w którym mamy kwestię związaną z Jezusem Chrystusem i tego, czy za Nim idziemy, czy się potrafimy do Niego przyznać, czy potrafimy wobec Niego być no, szczerzy i otwarci, czy potrafimy skupić się przede wszystkim na swojej duszy, żebyśmy się nie bali tego bólu zewnętrznego, fizycznego, gdyż to chodzi o serce, o to wnętrze, o miłość. Bardzo fajnie tutaj Marek Ścisłowski, tak, opowiadał o tym drugiej Ewangelii, o tej Ewangelii. I też zwrócił uwagę, czy się potrafię przyznawać do Pana Jezusa w prozaicznych sytuacjach. Właśnie na przykład choćby poprzez znak krzyża, kiedy spożywam jakiś posiłek. Ja powiem wam bracia, że w pracy jem i też staram się właśnie mieć ten znak krzyża, ale jeszcze gdzieś tak mam taki lęk, czy mnie obserwują, czy ktoś na mnie patrzy, co o mnie myślą, czy mnie osądzą, czy mnie ocenią, czy mnie wyśmieją. Więc tutaj właśnie z tą Ewangelią właśnie zastanawiam się, czy ja potrafię być taki prawdziwy i szczery, jeżeli chodzi o Pana Jezusa. Na pewno jest mi łatwiej wobec takich osób, które są wierzące, które praktykują, choćby kolegów z Zimbabwe, czy z Erytrei, czy z, nawet muzułmanów z innych krajów świata, z którymi dyskutujemy na temat wiary i religii, więc z nimi nie mam problemów, żeby się przyznać i okazywać to, że mówię o Jezusie Chrystusie, o chrześcijaństwie. Natomiast już jest troszeczkę trudniej, jeżeli chodzi o osoby takie pogańskie, które są daleko od kościoła, które mają swoje jakieś tam wewnętrzne konflikty, ponieważ gdzieś tam czuję w sobie, że gdzieś tam mogę być wyśmiany, gdzieś tam mogę być sprowokowany do jakichś pytań, na których odpowiedź nie będę miał możliwości odpowiedzi, więc to mnie tak wewnętrznie trochę stresuje. Ale właśnie chodzi o to, żebym pomyślał o tym, żeby jeszcze raz mocniej poprosić Boga i Pana Jezusa o wsparcie w takich sytuacjach, ponieważ jak zauważyliście w historii apostołów, apostołowie mówili językiem Jezusa Chrystusa, czyli tak jakby nie martwcie się o to, co będziecie mówić, gdyż będąc natchnieni Duchem Świętym, i samo z siebie będzie wydawało to, co Pan Jezus, czy Duch Święty, czy przede wszystkim to, co od Boga pochodzi, będzie mówione. I to będzie całkowicie takie na maksa. I żebym się już tego, jeśli będę już praktycznie maksymalnie złączony z Panem Bogiem. Ale to wymaga pracy, 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 pracy. Nie jest łatwo, ale nie jesteśmy sami. Pan Bóg cały czas z nami jest. Odwaga o dobrą nowinę. Myśli w środowisku, gdzie znak krzyża przed pokarmem, to już było opowiadane w pierwszej części. Bójcie się nie tego, co ciało chce zabić, bo dusza jest ważna. Krzywda przekuta w dobro. Zapowiedź i iluzja. No, to historia Józefa też ma swoje drugie dno. Zauważyłem właśnie, że wielu tych proroków miało trochę parcharata na to życie, kurde, i nie miało łatwego życia. Też musiało kupę lat czekać, żeby zeznać ten swój spokój. A my się martwimy o może rok, o dwa, o pół, trzy, cztery, pięć, dziesięć lat, żeby gdzieś tam wewnętrznie coś się uspokoiło w nas, żeby coś się spełniło, jakieś marzenia, a przecież historia chrześcijaństwa pokazuje, że nawet jedno pokolenie jednego gościa to był pewien tylko odcinek, więc nie ma co wybiegać za bardzo w przyszłość z swoimi oczekiwaniami, tylko skupić się na tym, co jest tu i teraz, mając to, co mamy i wokół siebie poświęcać ten czas. A co u mnie w porządku jest, no właśnie myślę, co tam z tą drogą lwa jest i czekam potem na raport po, co tam Dawid powie, jak to ocenią. Tak Dawid nagrał ten filmik a propos drogi lwa, to zrezygnowałem z wynagrodzenia za pracę dla redakcji, powiedziałem, że przeznaczę to na drogę lwa.
Trochę potem miałem jakieś takie wewnętrzne wątpliwości, ale potem sobie pomyślałem, kurde, że to nie mogę mieć tych wątpliwości. Choć sam mam jeszcze jakieś trochę takie problemy finansowe i buduję te finanse. Chcę wyjść na prostą, ale kiedy kolega prosi i widzę, że ma coś temu służyć, to mi było ciężko odmówić. Zrobiłem to całkowicie od serca, a się nie będę martwił, czy będę głodny. Bo nie o to chodzi. Jest tam wiele tych chłopaków, którzy potrzebują pomocy i może ta jałmużna im się do czegoś przyda. A co ma być, to będzie. Po prostu. No nic, bracia. Szaroburo za oknem też zaczyna padać, mimo letniego czasu. Ale wiele, że słońce przyjdzie w Polsce, ja tego nie widziałem. To jest rewelacja. No szkoda, no taki mamy klimat. No nic, błogosławionego z Panem Bogiem. No i czekam, żeby ktoś też się podzielił, ale widzę, że nie ma chętnych i to też mnie smuci strasznie. Bo to cała praca jakby okradł dupy. Ale widzę, że nie każdy z nas jest jakiś tam. Też się muszę nauczyć pokory. No nic, trzymajcie się, pozdrawiam.